mi było jasno, wszystko było jasne. Komuna Otwock jest wspólnotą działań. Przeciwstawiamy się poczuciu bezsilności i zwątpienia w możliwość prawdziwej odmiany losu człowieka. Dążymy do zmiany obecnego świata, w którym człowiek ma potencjalnie możliwości poprawy swojej sytuacji. Lecz jest ograniczany przez bezrozumne działania i rozwój świata, nieukierunkowany na szczęście ludzi. Istnieją już środki techniczne, mogące zaspokoić życiowe potrzeby człowieka. Jednak ich odpowiednie wykorzystanie nie jest możliwe w społeczeństwie konkurencji. Potrzebna jest rewolucja rozumu. Rewolucja świadomości. Potrzebna jest anarchia. Potrzebna jest rewolucja rozumu. Potrzebna jest rewolucja rozumu. Potrzebna jest rewolucja rozumu. Rewolucja świadomości. Potrzebna jest anarchia. Potrzebna jest anarchia. Życie nas doświadczyło i wychodząc, jak wiadomo, od założeń bardzo górnolotnie teoretycznych i chcąc rzeczywiście wcielać się śladem właśnie częściowo tej nieszczęsnej psychologii humanistycznej, pewne ideały anarchistyczno-rewolucyjne, no my to usiłowaliśmy robić do tej pory, chyba dbimy. Ja ostatnio sobie, tak sobie pomyślałem, że my rzeczywiście wciąż jesteśmy takimi rewolucjonistami, bo wciąż działamy tak jak na początku w pewien sposób, więc nie jest aż tak źle, ale nie chcemy udawać, że nie chcemy opowiadać o tym w naszych przedstawieniach. Więc to po prostu praktyka nas poprowadziła do tego, żeby już nie wygłupiać się i nie opowiadać o tym, że zmiana jest możliwa. W każdym razie nie w naszym wydaniu. Myślę, że zmiana jest możliwa, tylko że nie przez rewolucję, tak jak chyba trochę mam taki stereotyp w głowie, tylko przez pracę organiczną, którą na przykład ja w swoim życiu jakoś tam staram się praktykować na tyle, na ile mogę. No, tak. Kiwnijcie słowami. Nie chcę kiwać, to jest chujowe. Musimy spojrzeć na siebie i po prostu jakoś... Proszę bardzo. Można bardzo dużo zmienić. I na poziomie indywidualnym, i na poziomie społecznym. Potrzebna jest rewolucja rozumu. Rewolucja świadomości. Potrzebna jest anarchia. Ponieważ krwawe rewolucje niszczą jedynie skutki działania chorej i zdeformowanej świadomości obecnego świata. Uważamy, że w stanie dzisiejszej ekonomiczno-policyjnej przemocy sferą prawdziwie rewolucyjnych działań jest sztuka. Przeciwko stagnacji, przeciwko zastojowi, przeciwko śmierci. Sferą prawdziwie rewolucyjnych działań jest sztuka. Idzie pan z wiaderką? O, to tam to możesz zabrać, bo już jest trudno znaleźć. Dobrze. Szczęść dla swoich.
wszystkie dzieci bez względu na religię, proszę się tak nam dopomóż. Bóg to Bóg. I ostatnia. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. I tam tak jest. I dzieci nam Germanii. Ja wiem. Orężny stanie chłopiec nasz. To jest straszne. Będzie nam Hetmanił. Bułka. Bułka będzie nam Hetmaniła. Złoty róg. Bułkę se na niej. Tak nam dopomóż Bóg! Sferą prawdziwie rewolucyjnych działań jest sztuka. Wykład, proszę. Potrzebne są nowe rzeczy, nowe idee. My w jakiś sposób zrezygnowaliśmy z głoszenia rewolucji, ponieważ uznaliśmy, że nie jest ona wpisana w nasze przeznaczenie w jakiś sposób. Znaczy, że tak, a nie inaczej potoczyły się nasze indywidualne losy, tak, a nie inaczej potoczyły się grupy, dzieje grupy, że już nie możemy chyba wyskoczyć z tego, z tych kolejnych, w których jesteśmy. Sztuka jako nośnik idei. Uczuć i marzeń o spełnieniu utopii jest narzędziem rewolucji. Będąc pobudzaniem do przeżywania szczęścia, do osiągania wspólnoty z ludźmi i światem, prawdziwa sztuka jest świętem, a święto jest rewolucją. Prawdziwa sztuka jest świętem. A święto jest rewolucją. Niszczy zastane granice, jednoczy przeciwieństwa.